Witam wszystkie hodowczynie, wszystkich hodowców w Polsce, w Europie, na całym świecie. Chciałbym podziękować za miłe słowa w Katowicach, za dobre spotkanie, za odwiedzanie. Po prostu daliście mi nową siłę i tak się tam jakoś trzymałem, bo było po podróży było bardzo ciężko. No wiadomo, człowiek już starszy. Przyjechałem do domu z powrotem. Dwa dni tak się trochę rozpakowaliśmy. Znowu jechałem. Musiałem jechać do Polski z powodu rodzinnych spraw. No więc wszystko się zmieniło. Ten zapowiedziany film, który w Katowicach, to muszę przełożyć. Będzie prawdopodobnie na drugi tydzień zrobiony, bo gołębie poparowałem, teraz jajka zniosą, znaczy zniosły już, siedzą na jajkach, o tak chcę powiedzieć, bo już 8-9 ponanosiły bardzo ładnie. No więc trochę tych jajek przełożę do gołębi lotowych, tam mam tylko 10 par lotowych. Ja dopiero też to buduję i po prostu zaczynam jak młody hodowca, tylko z jednym tym, że mam te gołębie rozpłodowe. Więc chciałbym powiedzieć, że te gołębie, które tam miałem w Katowicach, to te gołębie są wszystkie szczepione przeciwko paramiksowirusie. Ja sobie tu parę takich szczegółów popisałem, bo zawsze mnie ktoś o coś pyta, więc robię tak, że sobie to piszę na kartce, jeżeli wszystko pamiętam, i później to na jakimś filmie omówię. Więc radziłbym wam, że jeżeli coś tam szczegółowego powiem, to sobie to zapiszcie, bo niekiedy hodowcy do mnie dzwonią: panie, a na jakim filmie to jest, a skąd ja to mam wiedzieć, jak tych filmów jest tak dużo. Ja nie mam takiej pamięci, żebym powiedział: o, na tym filmie to jest, albo na tym filmie to jest, więc sobie to zapiszcie. Jedni hodowcy już gołębie poparowali, jedni będą parować, ale jak przygotować gołębie do parowania, trzeba je przedłużyć dzień. Więc taką LED-ową żarówkę 5-watową wystarczy do gołębnika i na taki tani czasowy wyłącznik, którego nastawicie rano od 6 do 8, jak będzie to przed świętami Bożego Narodzenia, jeżeli też są tacy, którzy parują, to muszą nawet do 9, to musicie popatrzeć, kiedy robi się widno, kiedy się robi ciemno. No i po południu od 16 do 22, a później można to trochę skrócić, bo się robi widniej, i więc można już od 17, tak jak teraz u mnie było. Po zniesieniu jaj wyłączamy to i jest spokój. Na co ja zwracam uwagę, to zwracam uwagę na to, żeby gołębie podczas właściwie najbardziej chodzi o samiczki, żeby jak najwięcej migrytu pobierały, a samce im nie pozwolą, bo gonią, więc albo dacie do korfliczków jakichś takich małych pikstein, nie wiem jak się to po polsku nazywa, po tych kołaczach, które są w takich okrągłych, ceglastych, wypalonych pojemniczkach, albo w tym, albo jakieś inne, czy stare małe filiżanki. To jest obojętnie, w czym to dacie, czy to tak nasypiecie do celków, ale żeby po prostu, jak samczyk jest na gnieździe, to samiczka wtedy ma czas i zjeść. I to w tych dniach od 3 do 5 dnia najbardziej patrzeć, żeby samice pobierały. Więc ja chcę wam przypomnieć,
żebyście nie zapomnieli o tym produkcie, którego ja wam wtedy pokazałem. Pokażę go jeszcze raz, bo niektórzy hodowcy nie wiedzą jeszcze o tym. Ja sobie go wczoraj przywiozłem, bo byłem na Expo w Kortyjku, więc przywiozłem sobie, dlatego że mi już zabrakło, ale wystarczyło mi do mojego pierwszego lęgu, a ja go nawet później podaję, jak na przykład młode już obrączkowane są, to raz w tygodniu go i tak podaję, bo to jest tam kalcjum, fosfor i te inne rzeczy na budowę kośca, a przed tym go podaję, żeby po prostu gołębie miały malowane jajka, jak to się mówi. One są wtedy, nawet u starych samic są tak ładne, że niekiedy mówi się, że są polerowane. Może ja zawołam żonę, żeby popatrzyła, jak wysoko mam ten preparat podnieść, bo ja nie będę... Tylko gdzie ja go dałem? O! Ja go tu nie przyniosłem, zaraz go przyniosę. Ale przecież go przynosiłem. Stefan, na stole stoi. To nie ten. No ja go gdzieś przyniosłem. No to specjalnie. Na tym drugim stole go postawiłem. Widzicie? Jest to z firmy Comet. Troszkę dalej, tak. Tam dalej troszkę. Fertibol się nazywa. Dobrze. Nie zostaw. Tego nie zmieniaj. Bo ja tam znowu będę siedział. Widać ładnie, tak. Fertibol. I to taka jedna butelka wam na rok wystarczy. Większe nie kupujcie, bo to ma też być świeże, to jest takie białe mleczko. Ja to daję na karmę. Później to obsypuję tą moją mineralką. Możecie jakąś inną, czy na przykład suszonymi drożdże suszone. Obojętnie czymś, tetra mineral, czy jakąś, obojętnie czym, żeby obsuszyć. Jeszcze, widzicie, coś się mi przypomniało. Też to chcę powiedzieć. Hodowcy robią, dają coś na karmę. I mówią, zostawię to przez noc, żeby to wciągło. To jest według mnie głupota. To nie wciągnie przez noc. Jakby to było parę nocy robione, to wciągnie do tej karmy. Ale wyobraźcie sobie, każdy już próbował nasionka kiełkować. Musicie wiedzieć, po ilu dniach dopiero one miękną, te nasionka. Więc to nie wciągnie. A podając na przykład różne preparaty i zostawiając to na noc, to robicie więcej szkody niż pożytku. Proszę tego nie robić. Jeżeli ktoś chce, niech robi. Ja uważam, że to jest po prostu złe. Dlatego, że podając na przykład produkt jodowy, czy blitz, czy coś podobnego, on wietrzeje, traci wartość, później hodowcy mówią, że to nie działa. Ja podaję wszystko świeże, obsypię to mineralkę, żeby to szło jeść, bo gołębie mokrego karmy nie chcą jeść, mokrej karmy nie chcą jeść, więc obsypię i poczekam z 5-10 minut, jeszcze podczepię tym pojemnikiem. Jak to jest suche, jak jest mało, to jeszcze tam tej mineralki, tak żeby to było suche. Więc i daje to, gołębie zjadają, wtedy to działa, nie jest to zniszczone. Przy upałach jest to dobrze, żeby to nie stało, przecież jak w gołębniku jest 30-35 stopni, bo jak jest na dworze ciepło, to w gołębniku wiadomo. Więc wtedy to przez noc na pewno nie jest dobrze. Wyscycha to nie działa. Więc na to chciałem zwrócić uwagę. Tak samo zmieniłem troszeczkę podawanie tych moich laktobakterii. Ja to kiedyś robiłem trochę inaczej. Teraz robię tak, biorę
do szklanki jedną łyżkę miodu. Nie, tam nie patrzę z tego pojemnika nabiorę, czy tam jest kopowiata, czy stołowa, to nie ma znaczenia. Do tego 2-3 łyżki, to zależy jak, wody trochę ciepłej, nie gorące, bo to nie jest dobrze. Wymieszam to, jak już to ma ładnie wymieszane i ten, widzę, że ten miód się mi ładnie rozmiesza, dodaję do tego łyżeczkę tych laktobakterii i znowu dobrze mieszam, bo to trzeba troszeczkę pomieszać, 2-3 minuty dobrze pomieszać i wtedy daję to na karmę, wymieszam tą karmę i później to obsypuję mineralkę. To, co podaję laktobakterie. Ja je podaję przez 10 dni, zawsze w styczniu. Podaję to, to też można na jajkach podać, ale ja to robię przed parowaniem, żeby już one pracowały. A później raz w tygodniu, czy dwa razy, jak kogo stać. Teraz jeszcze chcę bardzo coś ważnego powiedzieć to w sprawie laktobakterii, ponieważ miałem taki incydent, że podałem laktobakterie, wysłałem kał do słynnej, wtedy wszędzie uznawali, że to jest słynna weterynarka, wysłałem to do niej, ten kał. No i po paru dniach chciałem wiedzieć, czy jest wszystko w porządku, a ta pani na tej informacji mówi, że te gołębie są strasznie chore. Więc ja się pytam, a co jest? Bo ja mówię, że te gołębie mi chcą ten gołębnik rozwalić, co po prostu były takie były rzeźwe i wyglądały, że im bardzo dobrze idzie. A ona mi tu mówi, że są chore. Więc ona mówi, pan ma streptokoki, to jest po polsku gruntowiec. Jak widzicie, już raz nagrywałem ten film, ale tam się tak nie mogłem rzeczy i wspomnieć teraz, drugi raz ten sam film nagrywam. To mi się pierwszy raz zdarzyło, no ale wtedy był słaby dzień dla mnie. Więc ja mówię, proszę o pani doktor, nie, pan musi za pół godziny. Dobrze, zadzwoniłem, w końcu dostałem ją na telefon, i ona mi mówi to samo i znowu to samo. Ja mówię, pani doktor, te gołębie wyglądają według mnie jako hodowcy zdrowe. Nie, one już są na wykończeniu. Taki silny pacior, albo to gronkowiec, o tak, gronkowiec, nie paciorkowiec, tylko gronkowiec, to muszą być strasznie chore. Ja mówię, wie pani co, podawałem laktobakterie przez 10 dni, te PT12, bo one się kiedyś nazywały, tak teraz się nazywa to ACI Prim chyba, a ona mówi, o przez 10 dni, ja mówię, no to są miliardowe sprawy, a ona mówi, o to one tak samo wyglądają jak ten gruntowiec, o, to ja to... One tak samo wyglądają. Ja sobie pomyślałem, wie pani co? Pierwszy i ostatni raz, bo ja wiem, ci weterynarze o takich rzeczach nie wiedzieli, bo tego nigdy nie dawali, tylko antybiotyki i takie inne rzeczy tam nigdy nie było. Nigdy nie było ruchu w tym kale, bo ja to widziałem w telewizor, że takim telewizorku podłączony pod mikroskop, to ta druga weterynarka, z którą ostatnie lata współpracowałem, to ona mówi tak, wie panie Jurczyk, u pana jest flora bakteryjna super, popatrz pan jak tam, no super, jak u pana tam, popatrz pan jak tam te bakterie pracują, u pana jest wszystko w porządku, widzicie, to nie tylko miałem potwierdzenie, że ta pierwsza diagnoza była zła, ale miałem też potwierdzenie, że widziałem te laktobakterie, jak one chodziły. Ta próbka tego kału, znaczy ona to robiła w ten sposób, że pod ogonem z tej dziurki wyciągała taką watową, taki patyczek na przodzie jest wata, wkładała do środka, dała to na po prostu na,
na tą płytkę laboratoryjną, na mikroskop i od razu widziałem, co jest grane. Więc taka jest sprawa, więc jeżeli ci hodowcy, którzy podawają laktobakterie, te od nas, bo te inne to od, nie, że to są te, co ja wam powiem, że musicie dać, wy możecie sobie dać, co chcecie, ale ja wiem, że te są najlepsze i lepszych nie znajdziecie. Jeżeli znajdziecie, to bardzo, bardzo chętnie, a będą tańsze, to ja sam przejdę na nie, ale w tej chwili nie ma. Więc jeszcze chcę powiedzieć, że gołąb ma, to co ja słyszałem, tylko 7-centymetrowe jelito. Więc znajduje się w tym 7 centymetrów, to jest tyle, to ja się pytam, ile tam tych chorób jeszcze może być w takim krótkim jelicie, więc troszeczkę mi to jest dziwne. Więc doszedłem do tego wniosku i po moich obserwacjach było tak, że jak na przykład gołębie w 1993 roku mi zachorowały, a nikt jeszcze o takich rzeczach nie wiedział, a ja znałem takiego pana Kluta z Kolonii i zadzwoniłem do niego, on mówi, wsiadaj do samochodu. Ja mówię, ale panie Klut, to jest 220 kilometrów w jedną stronę. A on mówi, słuchaj, nic nie dostaniesz, przyjedź, ja ci dam lekarstwo. Dałem lekarstwo, to za parę godzin już była poprawa i tak jest z każdym jednym z jednym tym, no jak to się nazywa, antybiotykiem. Więc jeżeli wam coś weterynarz przepisze, a za 4-5 godzin nie jest poprawa, w kale nie widzicie nic, to ten środek nic nie jest warty. Bo niektórzy mówią, że trzeba dać to na karmę. Ja uważam, że na karmę dać antybiotyku to się nie robi, bo trzeba obsuszać i wtedy może jakaś część spaść do tego, do karmika, więc nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, ale jest też dobrze, jeżeli by to na miodzie zrobić, rozmieszać z miodem, to wtedy się to przyklei, ale jeżeli się to wodą zrobi, to się to nie chce przykleić i wtedy może trochę tego antybiotyku spaść i nie będzie tak dobrze skutkował. Jeżeli to będzie jakaś lecytyna, bo ja tam jeszcze lecytyny nigdy nie dawałem, ale widziałem ją, jak ktoś mieszał, że to jest takie klejące, więc okej, okay, jak tam ktoś ma, ale ja to biorę miód i tak to leci. Więc musi szybko działać, dlatego że on ma krótkie jelito, szybko przejdzie przez zwolu do żołądka. Tu też chcę powiedzieć coś, że jestem bardzo, bardzo wściekły, że w żadnym krycie nie ma kamyczków żołądkowych. Kamyczki żołądkowe są po to, żeby mieliły, tak jak u kury, to każdy wie, że kurka sobie zbiera w piasku te małe kamyczki, zjada i po jakimś czasie, jak one na pewno się zrobią okrągłe, to widać nawet w kale czy u gołębi niekiedy słychać, jak gołębie to zmieniają, że słychać, jak to leci z kałem na dół, to słychać, że tam 2-3 kamyczki wylatują. Więc gołębie to potrzebują, a my mamy gryty, no one się muszą pomagać tą cegłą, którą też mi Leo Heremans chciał wmówić, że to jest coś dobrego. Ja po prostu to odrzuciłem. Ja to sprawdziłem, moje gołębie tej cegły nie chciały jeść. On to robi od młodego, bo mu to ktoś pokazał i on uważał, że to jest dobre. Ja to odrzuciłem. Ja mówię, ja też musiałem coś jeść jako małe dziecko, którego tego nie lubiłem i do dzisiaj tego nie piję. Więc gołębie też nie zmuszam do takich rzeczy. Dużo hodowców pytało się mnie, jak się daje rady z tym żółtym guzkiem, czyli trichomonadami. Ja wam powiem.
jak ja to robię. Każdy może robić jak chce, ale ja się staram podawać antybiotyki prawie, że w ciągu roku tylko jeden, to podaję go. To jest właśnie przeciwko trichomonadom, to robię przed parowaniem. Przed parowaniem robię to, najczęściej kupię te tabletki od Henka de Vereta czy inne jakieś, żeby po prostu do dziobka, ja mam parę gołębi, to jest u mnie cyk, 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 już to jest porobione. Wkładam gołębia do cele i wiem, że każdemu jednemu dałem tą tabletkę. Albo z kosza do kosza można robić, jak sobie każdy tam zrobi przeciwko trichomonady, i to jest ten jeden antybiotyk, którego używam. Jeżeli by były gołębie chore w czasie całego roku i weterynarz by stwierdził, że muszę, to muszę też podać, bo ziołowymi to nie wyleczę. Ale w czasie lotów, parę lat temu, już długo, już to może robiłem z 8 lat, to nie dawałem tej ciężkiej broni, tylko pomagałem sobie po rozmowie z jednym dobrym hodowcą. Mówi tak: Stefan, przecież są norweskie, chyba to są z firmy Pigeon Vitality Trichostop. To nie jest antybiotyk, to są jakieś takie sole czy coś, czy jakieś zakwaszacze. Podaj to w czasie lotów gołąbkom, nie straci formy, nic się nie dzieje. I ja to tak podaję. Jak ktoś chce być pewny, nie będzie mógł spać, to co 3 tygodnie. Ja podaję co 3 do 4, a już też podawałem, jak widziałem, że idą i cały czas pierwsze konkursy robiły, to i 5 tygodni poczekałem, a dopiero później dałem na krótszym locie. Ja się staram, jeżeli już trzeba coś podać, to na krótkim locie. Nie popsuć sobie długiego lotu, tylko krótki lot. Więc trzeba, przy gołębiach trzeba troszeczkę pomyśleć, ale hodowcy są strasznie niecierpliwi. Jak jeden tydzień ciut troszeczkę pobije źle, to już myśli, że już się coś dzieje. Trzeba zwrócić na to uwagę. Stanie się to drugi raz, no to już trzeba mieć wizytę u weterynarza, ale to może być coś, jeżeli całkiem była klapa, no to trzeba poszukać, co się stało, ale albo i też nie zmieniać, nie robić cuda, bo tamten powie to, ten powie to. Mnie tu hodowcy mówią, jak mi tak opowiadają: a ten misz powiedział to, ten misz powiedział to, ten misz powiedział, z tego nic nie będzie. Posłuchajcie jednego, obojętnie kogo sobie wybierzcie i spróbujcie jego metody. Jeżeli on wam szczerze powie, że to jest dobre, więc to wtedy zastosujcie. Jeżeli u was to nie będzie zdało egzaminu, to musicie poszukać inne metody. Pokażę wam jeszcze te kapsułki. Są kapsułki i są w proszku. Ja podaję kapsułki, mam mało gołębi, więc ja daję tą kapsułkę. Biorę taką pokryweczkę, tylko większą jak z tego pudełka. Naleję tam troszeczkę oleju. Zatąkam i do dziuba. I na świeżo podaję. Więc pokażę wam, tak to wygląda. Takie są to kapsułki, można to w Polsce dostać. Jest chyba przedstawiciel też jest w Polsce tej firmy. Mnie się wydaje, że to jest szwedzkie czy norweskie, mało ważne, niech to jest od kogo chce, bardzo dobrze działa. To jest nieważne, od kogo to jest. Jest firma Pigeon Vitality. Więc ja podaję to. Teraz chcę wam pokazać, jak sobie belgijscy hodowcy pomagają w pracy jednej. Podawają, to możesz odłożyć. Podawają, to możesz też wziąć, tu zrobimy miejsce, ponieważ o tym już mówiłeś. Mówiłem.
Tak, no, więc hodowcy, bo ja ich zawsze podziwiam, że oni od marca, no teraz słyszałem, że koniec marca będą ruszać, no ale mniejsza z tym, marzec i do października lotują, bo mają jeszcze jakiegoś tam późnego mutka, to go jeszcze tam mogą, bo tu jest bardzo, bardzo fajnie, można jeszcze te piszczki takie, które wyjdą w lipcu, w sierpniu, nawet nie, je można jeszcze przelotować. Jest taka możliwość. Więc ja mówię, kiedy oni to wszystko porobią, a jak byłem u hodowców, czy u Belensa, czy tam u Rudy Dilsa, patrzyłem, że oni już w październiku już mieli wszystko, te miski takie czyste, pomyte. Ja mówię, ale wy jesteście pilni. Ale to się okazało, teraz raz widziałem, jak to taki jeden hodowca prawie robił, jak go odwiedziłem, więc pokażę wam, jak to można zrobić. Po prostu bierzemy, żona przestawi trochę tą kamerę, więc bierzemy dwie kartki gazety, możecie dać cztery, jest lepiej, albo stare weźmiecie z worka po karmie, można jest gruby papier, możecie kółko wyciąć, to już jest dla tych, kto mają za dużo czasu, ale można w ten sposób zrobić. Dacie to na krzyż, tak na krzyż, położycie na to miskę. Chodzi o to, żeby ta miska po tym lęgu była czysta i po prostu owijacie. Bardzo fajna sprawa, sam to wziąłem, kiedyś się z tego śmiałem, że hodowcy mają poowijane miski w Belgii. Pan Bóg mnie pokarał, teraz też owijam, więc powiedziałem, że się już niczego nie będę śmiał. Tak sobie to zrobię i kiedyś oni tak to włożyli do gniazda, gołębie do tego naniosły jakiś patyków, czy jak jeszcze kiedyś latały, a dzisiaj to jest niemożliwe. Dzisiaj mamy troszeczkę to ulepszone, mamy tak zwane te wkładki filcowe. I tu jest ładniejszy, ale to jest jakimś takim czymś powłóczone, więc ja tę ładniejszą daję na dół, ale mogą ludzie robić jak chcą. Po prostu wkładam teraz do środka. Trochę to poprzyciskam. To jest miska lęgowa dla dużych, młodych. Ja po prostu biorę, mam inne miski. Mam miski takie, tu akurat się mi to otwiera, więc przyjdzie tu pierwszy i tak zwanym, każdy to zna, tą taśmą, którą używamy podczas malowania domu. Urywam takie i trzy razy tak to złapię. Trzy razy złapię i jest, można podwójną taśmą z dołu, jeżeli podwójnie klejącą też można zrobić, jak kto chce, ale ja sobie to tak szybko robię, troszeczkę tego. Wiadomo, że gołębie po jakimś czasie tu ten brzeg troszeczkę oberwią, więc jak chcecie na 100% zrobić, to worki użyć proszę, pojedyncze worki po karmie. Super sprawa. I teraz ja mam dwie pary misków, jedne są mniejsze, tak już mam. Biorę te miski, jak mają małe, młodziczki się wyklują, to biorę po prostu, jak wkładam obrączki, to wtedy tamte zdejmuję, bo to jest i trochę zapocone. I oczywiście jeszcze podaję słomę na gołębnik. Nasypię na gołębnik do dwóch rogów słomy i one mają mieć pracę. Gołębiom się nie śmi nudzić, więc to mają robotę. Później patrzę, że jednak te lepsze gołębie, które są najlepsze, to
państwo bardziej dbają o te gniazda i to też mi trochę daje do myślenia. Ja teraz mam, ponieważ jest zima, mnie jest też zimą zima zawsze, więc mam troszeczkę czasu. Później przyjdę zmarznięty z tego gołębnika, ale popatrzę tam i widzę, że te najlepsze gołębie to i mają naniesione tak grubo tej słomy, mają ładnie zrobione ten. To też mi daje trochę do myślenia, dlaczego te. Niektóre też gołębia robią to inaczej. Dopiero jak później mają jajka, a nasypie jeszcze, to dopiero później robią, dbają o te gniazdko. Także to nie jest takie kryteria, żeby na to tylko patrzeć. Ja muszę sobie tu poczytać. To już pokazałem. Teraz chciałem powiedzieć jeszcze o tak zwanym płakaniu gołębi, łzawieniu oka. Więc ja miałem tu w tym roku taką sprawę, że no ten gołębnik zdjęć, bo ja nie byłem w stanie po tej przyprowadzce, to ja latem, jeżeli było gorąco, byłem nie do życia, no byłem po prostu do niczego, więc zdjęciu i jego bracia i jeszcze koledzy postawili mi ten gołębnik, ja tylko patrzyłem i donosiłem, co potrzebowali. Więc oczywiście na te fundamenty to wykopałem te dziury, bo stoi na takich kaczych łapach, wiadomo jak to mówią, albo no i to zrobiłem tyle. I ten gołębnik nie był gotowy. Powiesiłem wolierę, jeszcze co zrobiłem, no w tym jednym przejściu dałem ten sufit, tam zrobiłem, ale i mówię tak, ponieważ to było po prawej stronie, bo lewa strona jeszcze całkiem tam nie była skończona, tam nie było nic, zresztą na całym gołębniku nie było, nie wiem, zacząłem z prawej strony, o, bo mówię wdowce, tak to było, ten powód był, że mówię, że zanim młode 23 będą, to ja ten gołębnik skończę, no tak to było. I z prawej strony zacząłem, prawa strona, mówię, pomiędzy tymi gołębnikami, tych dwóch wdowców, bo ja ten gołębnik skróciłem o jeden przedział, bo mówię, jestem coraz to starszy, gołębi parę tylko, a dobrych jeszcze mniej będzie wdowców, więc teraz mam tylko 8 i 8, z czego te dolnie są zamknięte, więc będzie 6 i 6, 12 wdowców, 12 wdowów i koniec. Ale w tym roku mamy tylko 10 samców, no na drugi rok myślę, że będę miał komplet. Może dopuszczę do 16, nie wiem. To zależy, jak będą ładne, to wiadomo, że go nie zlikwiduję. Więc i zrobiłem, ponieważ ja to z myślą było, teraz to zrobiłem, te wejście, ten korytarz, poszerzyłem go i te drzwi poszerzyłem, ponieważ te drzwi były pełne kiedyś, wszystkie przedziały były szczelnie zamykane. Ja mówię, pomiędzy dwoma gołębnikami włożyłem, miałem takie z szczebelkami, miałem tam siatkę, poprzykręcałem ładnie tą siatkę. No i co się zaczęło? Zaczęło się płakanie gołębi. No wiadomo, że do kogoś trzeba zadzwonić. Zadzwoniłem do Leo Hermansa, on mówi, a to jest normalna sprawa. Tu to wszyscy mają. I byłem zadowolony. Chociaż wiedziałem, że to nie jest tak. Ale jak inny ktoś powie, to wtedy myślimy, że jest wszystko w głowie. Ale tam z tyłu mi coś w głowie mówiło, Stefan, to nie jest to. Jeszcze miałem te trzy okna otwarte przez noc i w dachu na 3 centymetry, bo jeszcze silniki do dzisiaj nie są zamknięte, to zamontowane, ale okna są teraz zamknięte. Więc były dzień i noc otwarte i tam też
po prostu szło powietrze. A na starym miejscu zawsze były te okna na noc zamknięte, bo to przycisłem na wyłącznik i na noc sami, jak szliśmy z działki, to okna zawsze patrzyliśmy, czy są zamknięte. Nawet z tyłu było widać, jak nie były zamknięte, to znowu się trzeba było wrócić i zamknąć je. Ja zawsze zamykałem, bo mam wentylację poprzez kominki, to musi wystarczyć, a te okna są tylko otwarte. Rano są otwarte, żona jak wcześniej wstała, już o 5 do 6 była w gojemniku, to od razu otwierała, żeby gojemnik tak ładnie przeluftować, bo były upały do 40 stopni tam, gdzie ja mieszkałem, więc te okna były bardzo dobre. No i gołębie zaczęły płakać, może już ich było 7. Kurczę, no zadzwoniłem do weterynarza, wysłał mi te proszki, dałem te proszki. To była największy mój błąd, jaki popełniłem, ale też i nauczka, i znowu po prostu trochę więcej doświadczenia, bo co się okazało? Ja wyleczyłem, a włożyłem to znowu młode, późniejsze, bo po paru tylko tam wkładałem, więc znowu następne zaczęły płakać. No to już wiedziałem 100%, że to jest gołębnik. No i później dorobiłem, bo już te latały, dorobiłem tę drugą część, ten sufit, i od razu wziąłem w tym drugim gołębniku, zrobiłem te drzwi, dałem te, które tam były, tylko przykręciłem na nią taką płytę większą, bo po prostu ja te wejście do tego gołębnika i te korytarze zrobiłem na 90 cm. Przedtem to było chyba 60, może 70 najwyżej, ale ja to teraz na 90 zrobiłem. I tak samo teraz przed świętami Bożego Narodzenia skończyłem te wdowce, te gołębniki, te celki też przesunąłem o 45 cm do okien, po to, żeby te gołębniki były mniejsze, żeby te gołębie były spokojniejsze, żeby po prostu nie uciekały tak, jak tam wchodzę. Jak jest duży gołębnik, to ten gołąb szaleje. Jak jest małe, przedziałki są, ja to zauważyłem w naszym rozpłodowym, bo tam jest wąski gołębnik, jest z przodu trochę woliera. Więc te gołębie, które miałem na starym miejscu, te same to są. To te gołębie teraz idę, on nawet z siodawki nie zejdzie. A to już widziałem kiedyś u Alfreda Koczego w 1980 roku. On tam miał same takie, ten gołębnik nie był taki mały, ale same z listów były takie przedziałki i te gołębie tam siedziały i one go, jak szedł, to go za uszy go ciągły. No, takie spokojne, a to było to, że było bardzo tych ścian dużo przegrodzonych. One dużo miejsca miały, bo tylko były poprzegradzane i te gołębie po prostu nie uciekały. Więc to też jest sprawa, którą trzeba przemyśleć, bo ja mam teraz, jakbym na przykład w totolotka wygrał, to na przykład całkiem inaczej dam postawić gołębnik, bo wtedy bym miał pieniądze, ale to są tylko każdy jak każdy marzy. Ale wiedziałbym, jak gołębnik zrobić, jak go zrobić, żeby 100% działał. Więc ja na przykład teraz dałem na podłogę, ta podłoga, ona się składa z takich elementów 90 cm razy 3 metry i to się ściskało, to się wkładały te, i wiadomo, że to jak już jest stare, tyle lat jest stary ten gołębnik, że to się, te szczelinki się tam robiły. Ja położyłem po prostu płytę, kupiłem sklejkę 10 mm, ona jest bardzo droga, bo to jest chyba jedno z droższych, ale widzę, jaka jest różnica pomiędzy podłogą moją starą
A tą podłogą, nie dość, że to jest ciepłe, bo to jest biała sklejka, to jest chyba po polsku się to nazywa. No papel po niemiecku, lipa, lipa, chyba drzewo z lipy, więc nie dość, że jest ciepłe, to jeszcze ładnie wciąga tą wilgoć i później jak jest suchy, to znowu wysycha, a pomiędzy tą starą podłogą, gdzie mam płytę wiórową, tam jest wiadomo, tam jest i klej, nie wiem czy to jest dobre, ale widziałem, że tam kał był mokry, a tu było suchy kał, więc a te same gołębie, to widzicie jaki materiał jest to też widziałem na jednym filmie, jeden hodowca to mówi, że to jest lepszy, że to jest najlepszy materiał, więc ja zachwytam takie rzeczy też. Teraz chcę powiedzieć jeszcze o karmieniu, bo hodowcy dla mnie proszą o plan karmienia. Ja im wysyłał, ale to jest plan karmienia, kiedy napisałem, jak jeszcze wtedy miałem inną firmę. Tą firmę ja nie używam, więc tam, gdzie piszę Prange Grand Pringsten, ten podstawowy lotowy, to proszę to zamienić z firmy Flornas Super Wdowce albo z Van Robaisa 816. Ja w tej chwili kupiłem wczoraj, byłem we firmie Van Robaisa, byłem osobiście pierwszy raz w życiu i kupiłem ten 816. Bo żeby trzy worki dla mnie sprowadzać z Polski, to nie wiem, kto by mi to przywiózł w przyszłości. Na pewno kogoś znajdę, który będzie tu jeździł, to mi to przywiezie. Ja osobiście Rafał Palsuń, któremu chcę podziękować za dobre zioła, bo są naprawdę bardzo dobre, i przywiózł mi do Katowic karmę, którą się daje przed parowaniem, przygotowanie do parowania i tą rozpłodową karmę. Jechałem do Polski pełnym autem, a jeszcze pełniejszym przyjechałem z powrotem, więc przywiozłem sobie karmę. Ta karma jest zabezpieczona przeciwko grzybowi, więc o to mi chodzi. No, przy te 816 ja ją już też raz miałem i byłem zadowolony, one są w podobnym składzie. Jakbym miał możliwość z Flornasa, ale nie będę trzy worków tu kogoś gonił, bo ktoś by mi przywiózł, musiałbym znowu 150 km jechać. To nie ma sensu, to jest po prostu wyrzucanie pieniędzy, to. Ale w przyszłości będę się starał, na pewno kogoś znajdę. Ja chciałem zwrócić na uwagę też na sprawę, ja na przykład jak mam sparowanego 757, wiecie, że on jest ciemno taki grochowy, miałem na nim zaparowaną córkę z pary numer 1 i ona jest grochowa, jej rodzice też są jasny grochowy 99 i córka kanibala, ciemna grochowa, widzicie, cały czas grochowe. A wyszedł mi młody niebieski, po parze 757, ciemnogrochowy razy jasnogrochowy. Niebieski. To widzicie, jaki ten młody, ja wam go na następnym filmie pokażę, jaki on ma szeroki pióra. On jest, że nie jest dobrze wypierzony, bo to jest późny. To widać po naszych numerach, bardzo późny z ostatnich młodych, ale taki gołąb to naprawdę się okaz na gołębniku, jak się patrzy, to jest niebieski gołąb na szerokich pasach. Bo ja zawsze mówię, że gołąb składa się w porównaniu z takich puzli. I jeden puzel, jak będziecie obrazek składać, no to jeszcze na ten obrazek można popatrzeć. No jedno brakuje, każdy powie, ale tam ci jednego brakuje. Ale będzie widać, co tam jest na tym obrazku. Ale jak będzie pięć brakowało,
To znaczy, ja to teraz przeniosę na gołębia, będzie miał bardzo złe oko, z którego na przykład już tam nic nie można wydostać, tam już jest ten tak zwane korzenie, jak ja to na to jeszcze mówię, bo oko może być jasne, ale tam jeszcze te korzenie muszą być, bo jak się podleje, to znowu tam wyrośnie coś. Tak jest też w naszym ogródku. Jeżeli jeszcze korzenie nie uschną, a to znowu nowe pędy wyjdą z jakiejś roślinki, z kwiata, to sami wiecie. Tak samo jest u tego, jak będzie miał, nie będzie miał muskulatury, to już będzie jeden puzel, na przykład nie będzie miał równowagi, czy jeszcze czegoś. I tak, czym, jeżeli mamy to zamknięte, czym więcej tych puzli mamy, tym ładniejszy jest ten obrazek. Więc ja twierdzę i będę do końca twierdził, że każde jedna, ten puzzle to ma jakieś procenty. Ja patrzę ogólnie. Jak ja dostanę gołębia do ręki, to nie patrzę, co on ma dobrego, tylko patrzę, co on ma złego. Bo dobre ma mieć wszystko. A to nie spadło po prostu. Tego się nie nauczyłem w książce trochę też, ale to było miałem takie szczęście, że w 1974 roku dostałem takiego perfektnego gołębia, który miał najlepsze oko. Ja jeszcze do dzisiaj takiego drugiego oka nie widziałem. Nawet kiedyś mi Belec pokazywał podobne, ja mówię, ale mój miał jeszcze lepsze te oko. No ale mniejsza z tym. To był gołąb perfektny i on pasował z każdą samicą i nawet z samicą, która nigdy nic nie wydała, to jeszcze te młode trochę leciały. Nie leciały tak dobrze jak... I więc ja go wtedy skopiowałem, popatrzyłem, co on ma i wszystko sobie to zapisałem i do głowy wciągłem. I na tym się uczyłem. Później jego wnuk, nasz 003, 67, 003 z 82 roku. No gołąb perfektny, ja go nawet tu do Niemiec kiedyś panu Klutowi pokazywałem, to mówię, no niesamowity gołąb. Mówi tylko on ma skrzydło troszeczkę za wolne na niemiecki system i to on miał rację, on mi to też zwrócił uwagę. Widzicie, tu troszeczkę, tam troszeczkę, tu się coś dowiedziałem, tam się coś dowiedziałem. On mówi, skrzyżuj to z Jansynami, uzyskasz szybsze gołębie i też tak było, ale dopiero wnuki. Dzieci nie miały szans. I tak po prostu później dostały się mi do ręków dwa oryginalne Jansyny. Były bardzo stare, ale ja ich porównałem z moim gołębiem z 1974 roku. Następnie te Jansyny miały to samo. Było to wszystko to same, tylko że miały inny kolor oka, ale miały to, co tamty mój gołąb miał. Później patrzyłem te asy, jak byłem w Belgii, patrzyłem, że jednak ten as miał dużo, nie miał wszystko, bo lotniki nie mają. To się mało zdarzy, żeby gołąb lotowy miał, ale jeżeli mamy lotowego gołębia jednego i drugiego, a akurat ten ma to, a ten ma tamto, jak się to spotka, to znowu następny as wychodzi. Ale jak mają obydwa te same błędy, to później mówią tak, spotkałem takiego hodowcy w Expo wczoraj i on mówi, jak pokupiłem takie drogie gołębie, dałem tyle pieniędzy za nie, a z tego nic nie leci, bo tak to jest. Ja u Rudy Dilsa widziałem jednego ładnego gołębia, który mi się podoba, mówię, pokaż mi tych rodziców. No mówi, pokazał mi tą matkę, to mi się nogi zaczęły trzęsać. No taka samica to była. No mówię, z czym to będziesz parował? No z moim najlepszym lotnikiem. Ja mówię, to, ale przynieś mi go pokazać. Przyniósł mi go pokazać, to ja mówię, słuchaj, otwórz tam tę pokrywkę, pociąg go za głowę i tam go wrzuć. Bo ten gołąb się nie nadaje do niczego. Ja nie wiem, jak on te konkursy zdobywa, ale mniejsza z tym.
Rudy Dills chciał mi udowodnić i przeparował to i on mi tego nigdy nie powiedział, tylko André Beles, który był z nim bardzo zaprzyjaźniony, zresztą tak długo jak Rudy Dills u André Belensa gołębie się zaopatrywał z tej najlepszej półki i za małe pieniądze, to Rudy Dills był dobrym modowcą. A te ostatnie lata, co kupił, to ja mu mówię, widzisz tam tą, po niemiecku to jest Miltona, to znaczy kubę na śmieci, tam co kupił, ja wam mogę powiedzieć, z jakich hodowli pokupił, ja mówię, tam zawsze. I on w końcu nie wiem, czy z tego powodu zrezygnował. On nie mógł nic porządnego gdzieś poszukać, bo się na tym nie znał. On nie wiedział, jak go... On tylko do André Belensa, słuchaj, masz tam coś dobrego. No, a André Belens miał tego kobę. I tylko jeden gołąb. I z niego te wszystkie dzieci, te wnuki, to był tylko jeden gołąb. Tam nic innego u André Belensa nie było. I przyszedł moment, że André Belens też nie umiał z tym dać rady, no bo wiadomo, trzeba coś poszukać. A nie zawsze hodowcy chcą coś dobrego kupić, bo żeby coś dobrego kupić, to nie tylko trzeba mieć pieniądze, ale trzeba się znać, żeby go dobrego kupić. Popatrzcie, ja kupuję niekiedy 2-3 lata, szukam gołębia, ale jak kupię, to zawsze 100% obojętnie, czy Granada kupiłem, czy Kanibala kupiłem, Kanibal nie żyje, bo miał raka głowy. Obojętnie co kupię, to trwa bardzo długo. Teraz wam pokażę, bo w Polsce przywiozłem książkę i ja już to 10 lat patrzę na te książki. To jest ta książka, chyba to widać. I patrzę, żeby jakiegoś hodowcę znaleźć, żeby u niego coś dobrego kupić. No to ja, jednego mają z dobrym okiem, a to reszta jest lipa. To już wiem, że on po prostu nie umie parować. I albo jak już znajdę, że 2-3 gołębie są z dobrymi oczami, to tam pisze Barcelona, tak jak na przykład u tego. Tu są dobre oczy, ale to są wszystko dalekodystansowe. No tu są 2-3 gołębie, 4 na 5 są z dobrymi oczami. No to mówię, no ten hodowca trochę ma pojęcia, ale to są Barcelona. Teraz byłem, przywiozłem tą książkę. Znowu tam nic nie ma. No czy nie ma jednego hodowcy, żeby po prostu... żeby tam były 3 zdjęcia, 3 z gołębie sfotografowane i miały oko. A nie daj Boże jeszcze teraz, jak go do ręki złapię, czy to w ogóle będzie gołąb, co mnie będzie interesował. No więc to nie jest taka łatwa sprawa. W Belgii się wszystko popsuło, bo tu też nie ma tych specjalnych, nikt się tym nie chce zajmować. W Holandii się tam jeden uważał na filmie za specjalistę, byłem go odwiedzić, to był największy oszust, jaki mógł być, on tylko mówił, a co innego na gołębniku było. Jeden, drugi Holender, nie chcę nazwiskami, to wy wiecie, że nie powiem, to pisał do niemieckiej gazetki, 2 artykuły napisał, po trzecim artykułu, po drugim artykułu zadzwoniłem do niego i mówię, że chcę gołębia kupić od niego. I mówię mu te rzeczy, które on tam pisał, że mają mieć widełki ściągnięte, że mają mieć super muskulaturę, sobie szybkie skrzydło i super oko. Ja mówię, proszę, ja sobie takiego gołębia od pana życzę. A to on mówi, on nie ma takiej gołębi. To ja mówię, no to pan pisze, że pan tak te gołębie prowadzi. Bo ja na przykład nie mogę powiedzieć, ja też zwracam uwagę, żeby te widełki były ściągnięte. U mnie nie ma takiego otwartego, lekko są otwarte, bo to nie jest taka prosta sprawa, ale zwracam na to uwagę i też nie ma złego gołębia, żeby miał na przykład takie złe oko, ale też nie mam tych najlepszych oczy, bo to nie jest taka łatwa sprawa. Wyczyn z oczami
To nie jest taka łatwa sprawa. Jak gdzieś znajdę jakiegoś gołębia, już wszystko ma, to nie ma tego oka. Muszę to znowu umieć poprawić. A jak znajdę gołębia z dobrym okiem, no to jest w budowie taki gołąb, że go po prostu na gołębnik by go nie wprowadził. Więc nie jest to taka prosta sprawa. I ten Holender wtedy mi mówi, ale pan nie kupi ode mnie gołębia. Ja mówię, ale przecież co się pan tak denerwuje? Przecież pan pisze, że tak to trzeba robić i tak pan to prowadzi. To pan musi mieć taki gołębia, jeżeli pan tak pisze. I on tego czasu już nie wydał żadnego reportażu. No bo ja mu wtedy nie powiedziałem, ale ja bym był napisał po prostu, żeby kontra temu reportażu, bo ja nie mogę mówić, że ja mam wszystkie gołębie, tak jak ten pierwszy, że ma wszystkie, przez telefon mi mówi, że mają wszystkie tak złączone, że tam żyletka wchodzi. On mi podał 7 gołębi, to dopiero 7 gołąb miał, a te wszystkie miały takie rozwarte, no oszust po prostu. To powiem, wie pan co, przyjedź pan, poszukamy, albo ja panu poszukam dobrego gołębia, jeżeli pan chce poprawić widełki, poszukam panu, tam coś znajdziemy, bo ja tak robię. Jeżeli mi ktoś powie, że coś chce poprawić, długość gołębia, to mu nie pośle krótkiego gołębia, tylko szukam, żeby tego długiego mu, bo on sobie to chce poprawić. Więc takie sprawy są różne. Ja tu mam jeszcze dużo, dużo takich, odwiedziłem też mistrza Belgii, który od lat super lotuje, super, naprawdę super lotuje i super gołębie ma. No pokazał mi samicę, która zwyciężyła, widzicie, ja mam też z tymi językami już problemy, bo teraz się nowego języka uczę. No to pokazał mi samicę, która zwyciężyła lot narodowy i tak na mnie patrzył, ja mówię, no ładna samica. No trochę mu to nie smakowało. Bo oni, tak jak gołąb zwycięży lot, to już siedzi w rozpłodowym. Ja bym tak w życiu nie zrobił, bo takiego gołębiowi się mogło raz udać, ale jeżeli mi on cały czas super w czołówce chodzi i zwycięży mi jeszcze, bo takie ja miałem, która nam pod córka 206 zrobiła wtedy z 13-12 konkursów i dwa pierwsze, ten nacjonalny wygrała, a później przyszła w takim czasie, że mogła mieć pierwszy, zrobiła dopiero szósty, bo nie weszła, na tym nacjonalnym też przesiedziała, ale to już kiedyś mówiłem, więc to taką daje do rozpłodu. No pokazywał mi następne, a ja dalej, mnie nie ruszało, były bardzo dobre te gołębie, ale mnie jeszcze nie ruszało. On już chodził taki nerwowy i mówi, ale Stefan, ty masz problem. Ja mówię, to dobrze, jak ja mam problem, to jest moje zdanie. On też tak później twierdził, a jego zdanie było tego. On tylko mi pokazywał tych zwycięzców, tych, wiadomo, że ktoś by się rzucił na to, ale dla mnie to było troszeczkę za mało. Ale później mi dalej pokazywał gołębia, pokazał mi taką niebieską samicę. Ja mówię, to jest matka twojego całego gołębnika. To popatrzył tak na mnie i mówi, a skąd ty to wiesz? Ja mówię, no to widać. No i później mi pokazał super gołębie i naprawdę później zacząłem widać, że on już był nerwowy, ale pokazywał coraz to lepsze gołębie. Ja mówię, widzisz, teraz ci mówię ten i ten. Ale mówię, ta pierwsza samica, ona tylko zwyciężyła. Ona, na niej jest dużo błędów i zanim ty z tej samicy uciągniesz jakiegoś asa, to potrwa jeszcze, to jeszcze dużo wody w odrze przepłynie. Więc tak tu jest ta relacja, że lepiej się
po prostu jakiegoś asa wydostaje z gołębia, na przykład z naszego 206 czy z 757, no bo one mają wysoko tych punktów i jeżeli się tam to jeszcze coś poprawi, to wtedy wychodzą super gołębie. I żona mi już pokazuje, że to już godzina. Że już godzina jest, więc ten film będzie coraz to dłuższy. Więc jeszcze chciałem powiedzieć, ja wam ten następny film nagram, przełożę te jajka, wtedy te gołębie na parę dni trochę uspokoję, albo zanim będą siedzieć na jajka, będę, bo wam chcę pokazać, ile typów gołębi jest. Jak wam to pokażę, to wam trochę namieszam w głowie, bo każdy myśli, że gołąb to jest gołąb, to tak to nie jest. Ja wam to pokażę, bo chcę, żeby ktoś po prostu też dalej się tego uczył. Ja się też tego nauczyłem od kogoś, trochę sam, z moich już doświadczeń z tego z 1974 roku, z tego gołębia. Więc teraz widzę, że niekiedy też byłem uparty. Nie chciałem wejść w różne sprawy, ale w końcu się przekonałem, że ten selekcjoner, który mi mówi: Stefan, jak chcesz, ty super lotujesz, ale jak chcesz w Dortmundzie być na tym najwyższym podium, to musisz po prostu to robić, co ci teraz ja powiem. No, on mi to dużo razy mówił, ale ja po prostu raz, że nie miałem tych gołębi z tymi ciemnymi, bo to o te gołębie chodzi, z tymi ciemnymi podbiciami, a drugi raz nie miałem dostępu. Ja je kiedyś chciałem sprowadzić od jednego z Belgii, no, przyniósł mi parę młodych, a ja myślałem, że mnie tak mnie wyprowadził z równowagi, że mu po dwóch minutach podziękowałem, bo myślałem, że jeżeli mnie ktoś za wariata robi i gołębie, które na zupę mnie chce sprzedać, to się pomylił, więc na tym będę kończył, zrobię wam ten film. Troszeczkę jest późno, ale to się wszystko stało z jednego powodu. Później przyszły mrozy, później śnieg, nic nie szło robić. Gołębie chciałem, żeby też okąpać, bo